za 15, 6. Kurs Bobrowe rozlewisko na dobę. Wentele opłacone. Robi zdjęcia. Dawaj go na matę. Dawaj go, Jaro, na matę. I wypuszczaj obydwa. Teraz będziemy robić testa Coyota telefonem. Będziemy nagrywać z pod wody. Zobaczymy. Widzimy czołtki, ponton. Zanęty pokazywałem wcześniej, także dzisiaj wjeżdżane jest grubo tutaj. Na domkach mało osób, bo chyba raczej nikt nie łapie, nie widzimy wędrek. Ale wędkarzy dookoła nas dosyć sporo. Teraz ile... Kojot, ile twój telefon jest warty? No, po 1000 zł gdzie pod wodę. Poszło. Kręcimy tutaj pod wodą ujęcia. Zrób tu zbliżenie na, ten, na tą trawkę taką, tak żebyś to nagrał. O, właśnie dno jest najważniejsze. Dobra, Kojot dzwoni już do matki, żeby nowy telefon kupowała. Tak, tutaj się już obiadzik gotuje. To jest bigosik od pani Ani. Tak, dobrze mówię, Kojot? Tak, bigosik od pani Ani dla Amurka Bank Fishing Team. We'll be right back.
Nadchodzi noc. Mamy śpiewy z drugiej strony. Mi całkiem niedawno temu coś pięknego się wypięło. Niestety. Jaro testuje leżankę. Kojocik tu czeka na 20. Czekamy, cały czas czekamy. Mała jedna patelnia za pana, także bydła nie ma. Ale kojot tu przyjechał po te 20, które tu pływają. Druga w nocy, Amur Kaban Fishing Team śpi, jeden z drugim, z trzecim, z czwartym, cisza, spokój.